Częstochowie. W programie znajdzie się 8 spektakli, 2 debaty i 2 wystawy. Na inaugurację wybrano nietoperza Teatru Rozmaitości Warszawa. Krystyna Piaseczna. Spektakl inauguracyjny poprzedzi otwarcie wystawy Mistrz Uczeń Lupa Warlikowski, będącej mottem całego festiwalu. Krystian Lupa i Krzysztof Warlikowski, mistrzowie polskiego teatru, należący do różnych pokoleń, szukający budulca dla swoich przedstawień poza tradycyjną dramaturgią, ciągle jednych bulwersują, innych zachwycają, zmuszając do spojrzenia na człowieka z innej niż tradycyjna perspektywy. Wystawa poświęcona dwóm wybitnym polskim reżyserom, którzy, mam wrażenie, noszą bardzo indywidualny teatr w sobie, bardzo autorski, którzy stworzyli niezależne grupy artystyczne w Polsce i są chyba najważniejszymi ambasadorami, jednymi z najważniejszych ambasadorów polskiego teatru za granicą. To bardzo piękne spotkanie, bo Krystian Lupa uczył reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Teraz są właściwie obaj w półce mistrzów. Prapremiery Uwolnić Karpia Piotra Bulaka w reżyserii Krystyny Meissner i Mars Odyseja Pawła Miśkiewicza i Damiana Dąbka w reżyserii tego pierwszego to propozycja gospodarzy. Teatr DAK z Kijowa przygotuje na festiwal prapremierę światową według dzieł Dostojewskiego, Franco, Machiavellego. Nasz festiwal jest rozmową nieustającą i to mu chyba daje dobre rokowania i lokowania na przyszłość. I warto chyba powiedzieć, że jesteśmy jednym z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej, Klasyka Polska w Opolu, Warszawskie Spotkania Teatralne reaktywowane przed 3 laty, bo miały zapaść wieloletnią, nie było ich. I Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych to są najstarsze festiwale teatralne w Polsce. Festiwalowi towarzyszyć będą panele dyskusyjne. Spektakle prezentowane będą na obydwu scenach Teatru Powszechnego, w dawnym Teatrze 7.15 w Hotelu Grand oraz w Klubie Wytwórnia. Festiwal zamknął konstelację Teatru Polonia z Warszawy.